Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy w Victorii 3. Słuchajcie, kontynuujemy grę polską. No i słuchajcie, cóż to ostatnio żeśmy działali, słuchajcie. Przede wszystkim ostatnio żeśmy się rozwijali gospodarczo. Na razie żadnych podbojów tutaj większych się... nie odbywały się tutaj żadne większe podboje. Co bym chciał, słuchajcie, zrobić? Chciałbym zmienić sobie model armii, bo ta milicja narodowa mi trochę nie leży. Aha, tutaj mamy mniej batalionów. W sumie na tej... To jest ciekawe. W sumie na tej milicji narodowej mamy największą armię. Lokalne oddziały milicji. To mi trochę nie pasuje, że ta milicja to jest. Blokuje wiele metod produkcji. To bym chętnie wprowadził, powiem szczerze. Ile ja tutaj mam zwierzchnictwa? Mamy trochę mało. Musiałbym troszkę zwiększyć wpływy tych tutaj ziomków. Ale na chwilę obecną nie jestem w stanie tego zrobić. Dobra. Słuchajcie, szykuje się chyba jakiś mały podbój. Przynajmniej chciałbym tu... Chciałbym to Galicję, kurde, wchłonąć, ale... Austria jest na razie za silna. Też tutaj z Niemcami by też można byłoby się powalczyć, ale na razie mamy dobre stosunki z nimi, więc nie chcę ich na razie psuć. Bo nie mogę, nie jestem w stanie wojować ze wszystkimi naraz, nie? Dobra, wszystko się nam tutaj ładnie zaczyna rozbudowywać. Hajs się zaczyna robić. Dość przyjemny. No PKB cały czas rośnie lawinowo, tak więc... Więc jest dobrze. Więc jest dobrze naprawdę. Dobra. No nic, no zobaczmy sobie jeszcze tak. Nie mamy dostępu do opium. Musimy, słuchajcie, coś tutaj pozmieniać tej naszej armii. Ogólnie to mamy problem. Ogólnie to, słuchajcie, mamy mały problem z kauczukiem. Myślę, że to by było rozwiązanie jakieś. Aeroplany. Chociaż w sumie jestem ciekaw, co jest potrzebne do ich wytworzenia. Poczekajmy, poczekajmy jeszcze trochę. Powprowadzajmy tutaj niezbędne zmiany. No jakoś nie jestem na razie... No ropy naftowej nam będzie brakować. Telefonów. Właśnie, to możemy tutaj rozbudować. Na razie mamy bardzo duże tutaj... No biurokrację mamy ogromną, tak więc... Ten limit biurokracyjny jest naprawdę duży. A to oznacza, że możemy sobie na przykład... No w sumie nie ma tutaj sensu, bo to jest wszystko to, co by mnie interesowało, mam już na maksa zrobione. Urząd spraw wewnętrznych, to jest wszystko po to, żeby malała mi ilość radykałów. Dobra, no jest okej. Okay. Mamy prawie 28 milionów ludzi. Tutaj cały czas są niepokoje w tych Niemczech. Kurde, można by to było jakoś wykorzystać. No ogólnie to kurde, ta wojna z Austrią by też nie była głupim pomysłem. Tak mi się wydaje. Dyplomacja. Protektoraty, rywalizacje. No i z nami mają rywalizację. Mają też rywalizację z Rosją.
zobowiązania od innych państw. A jak to u nas wygląda? A, to możemy sobie wyzwolić. Na przykład Śląsk możemy sobie wyzwolić, ale to z moda mam. Z modyfikacji. Nie stosunków. Niemcy ocieplają sobie stosunki z nami. Bieganie malarii, dobra. Umowę handlową mamy z Brytyjczykami oraz z Niemcami. Belgia ma zobowiązania wobec nas. Rywalizacja z Austrią. Dobra, ja na razie chyba nie planuję. Na razie nie planujemy podbojów na wschód, myślę. Warto by się było skierować tutaj w stronę Austrii bardziej. Więc musimy sobie poprawić relacje z Rosją. Dlatego też. Teraz tak, czekajcie, bo jeszcze musimy zrobić takie rzeczy. Tutaj dajemy to. Dlaczego? Bo nie mamy opium. Może dobra, dajmy tak, bo jednak coś tam tego opium sprowadzam. Spróbujmy sobie zrobić z nimi. No nic, no na razie otwarcie rynku. Dobra, na razie tego nie będziemy robić. Artyleryjska szrapnelowa. Projekcja siły armii. Suma modyfikatorów. Ta szrapnelowa też jest fajna. Dobra, ale zostawmy tą oblężniczą. Tutaj mamy karabiny maszynowe. No właśnie, mamy problem z tą ropą, no. Jakbyśmy dali tak. Dajmy tak. Bo ten kauczuk jeszcze gdzieś tam sprowadzam. Ofensywa. Kompania z miotaczami płomieni byłoby warto zrobić, ale to znowu mi ropę pochłonie. A, odbiorniki radiowe. Dobra, co musimy zmienić? Musimy też sobie zrobić. Dobra, ja myślę, że jakby gdzieś na wschodzie, żeby go trochę uprzemysłowić. Tak jest, i wytłumić odbiorniki radiowe. Dobra. Czego nam tu brakuje? Aha, czekajcie, bo jest problem z tą ropą. Tak jest, żeby zmniejszyć użycie ropy. Tak to zróbmy. Dobra, co byśmy tu jeszcze mogli sobie rozbudować? Narzędziownie będziemy dużo potrzebować. Tak. Tak jest. Dobra, mały dostęp do rynku. Więc tak, tu musimy rozbudować kolej. Tak. Co jeszcze ma mały dostęp do rynku? Galicja Zachodnia.
Tak jest. Tutaj chcę to zająć, ponieważ tutaj jest ropa, która jest mi cholernie potrzebna. Dobra. Jest ok, ogólnie dużo zarabiamy. Więc chyba jest. Nie jest źle. Zacznę jeszcze raz nasze wojsko. Nie chcemy się pakować w żadną rewolucję na razie. Cóż tu się dzieje? Dobra, dajmy to. Teraz tak. Polityka, rząd. Czy wy macie? Nie, ja was nie promuję, dobra. Okej. Znowu musielibyśmy coś tutaj rozbudować. Żelaza jest mało. Tu jest zbudowane na maksa. Tutaj to sobie rozbudujemy na maksa. Nie myślę, że nie starczy. Dobra, my to robimy sobie. Telefony. Dobra. Dobra, cofuję się, tak jakby jakiś bunt był. Zawrzyj sojusz. Nie będziemy się w to bawić na razie. W sojusz z Niemcami. Dobra. 1923 rok mamy. No musimy się tu rozrosnąć. No nie ma innej opcji, tak? Narzędzia pneumatyczne. Dobra, jak tu sytuacja? Piły łańcuchowe, ale to mi zje większe zapotrzebowanie na ropę. No to jest lekka przesada. Dobra, to jest zwiększone zapotrzebowanie na transport. Ja to wszystko rozumiem. A, nie wykorzystałem potencjał, dobra. Pozamykajmy te niewydajne szlaki handlowe. Chociaż w sumie i tak będziemy potrzebować opium, nie? Opium jest mi niezbędne. Co ja bym tu jeszcze potrzebował? Jak tam ten kauczuk? No to nie jest opłacalne na razie. A eksport?
No, automobile możemy eksportować na przykład. Do Włoch. Do Anglii. Do Wolnej Ameryki. Dobra. Dobra, czego mamy za dużo? Usługi, transport. Nawóz. Nawozu mamy od cholery. Włochy. Lecia większa wydajność. Francja. Na razie tak. Dobra, teraz tak. Czego nam brakuje? Ubrań. Dobra, niech się robi. A, ludność dakotańska. Indianie! Dobrze rozumiem? Tak, animizm. Dziedzictwo rdzennych Amerykanów. A więc Indianie przybywają do Polski. Fascynujące to jest naprawdę. To trzeba rozbudować. Co dalej? Co dalej byśmy tutaj potrzebowali? Co? Meble luksusowe. Jakie ty tu meble robisz? Dobra, musimy cię tu rozbudować. Tutaj była fabryka mebli, nie? Tak. Do roboty. Bardzo ładnie. Teraz tak, dajmy sobie podgląd tego. Oni są zaangażowani w dwa konflikty. Dobrze widzę. A tak. Dajcie mi tu informacje o nich. Oni są ogólnie w stanie wysłać większą armię niż my. Dobijemy powoli do 30 milionów obywateli. To jest naprawdę dużo. Lotnictwo wojskowe. To oznacza dla mnie tyle, że... Fabryka machin wojennych. Tu byśmy to mogli zrobić, bardziej na wschodzie. Co ty tu robisz? Czołgów na razie nie. Ty potrzebujecie ropa naftowa, lokomotywy, tkaniny. Okej. Zróbcie mi tak od razu tutaj duże zakłady lotnicze.
Bo ja czuję, że to mi będzie potrzebne. Wojsko mnie na razie najbardziej interesuje. Fortyfikacje betonowe. I teraz tak. To się powinno dosyć szybko zrobić. Zwiat lotniczy od razu sobie robimy. Cóż wy tu chcecie? Umowa handlowa, akceptujmy. Rekonesans powietrzny. No spokojnie, te aeroplany za niedługo będą. Tutaj można też stocznię rozbudować. O, możemy zrobić tak, że będziemy dać i te cywilne, i wojskowe. Dobra, parowce, niech się to robi. Wiem, że aeroplanu brakuje. Dobra, spokojnie. Wszystko na razie wprowadzamy, nowinki. Będzie ciekawie. Tak, tworzą nam się rezerwy finansowe, bardzo duże. Bo wojna będzie coraz to bardziej kosztowna. Pragnę zauważyć. Czekajcie, wy tutaj. Co tu się dzieje? No tego bardziej niestety nie rozbuduję. Port. Ale bazę marynarki możemy sobie tu walnąć dużą. Tym nie stać. Tak więc... Niszczyciele, okręty podwodne, tega dotycząca dróg morskich, dreadnoughty. Tak jest, rozbudowa marynarki wojennej, moi drodzy. Jeśli chcemy rywalizować z Niemcami, jest to konieczne. Odbiorniki radiowe. Jak tu produkcja moich odbiorników radiowych? No trwa. No i spoko. Wy tu w sumie też się możecie na to przerzucić. Będziecie produkować jedno i drugie. I myślę, że będzie git. Stocznia się rozbudowuje. No, tu będzie ok. Wojskowi oficerowie, dobra. Dobra, ilu my tu mamy? To się ładnie tu wszystko robi. Pierwsza flotylla. Wojsko, marynarka wojenna. Możemy sobie tutaj powołać admirała. Co ty tu masz? Ostrożność. Sobie posiedzenie dowodzenia, limit dowodzenia. Jakieś tam ukończono różne rzeczy. Skuteczność ataków na konwoje. Konsumpcja zaopatrzenia, taktyk, utrata morale minus 5%.
Chyba zwerbujemy tego pana. Tak jest. Dobra, teraz tak, tutaj musimy rozbudować nasze linie kolejowe. Teraz tak, samoloty jeszcze się nie zaczęły tutaj robić. Dobra, co my tutaj mamy? Produkcja zbiorników radiowych. Okej. Ładnie się to wszystko nam rozwija. Jest baza marynarki wojennej. Możemy go sobie awansować. 5 punktów biurokracji, to wiecie, nawet tego nie poczuję, nie? Atak na kontrolę, kontrola wybrzeża. Na razie damy. Broń chemiczna. Nie chcemy używać broni chemicznej. Mówiąc szczerze. Szare dni. Ruch ulicznego. Do poziomu zanieczyszczeń. Zawsze można wybrać się w góry i zażyć świeżego powietrza. Wierni, dobra, okej, okay, możemy to zrobić dla nich. Trochę mnie to będzie kosztować, ale stać mnie. Nie ma źle. Dobra, jak tam nasz poziom życia? Rośnie bardzo szybko. Wraz z bogactwem naszego kraju. No PKB po prostu wywaliło w kosmos. Wykorzystany potencjał. No wiem, wiem, wiem. Dobra, musimy mieć więcej statków. No ale rozbudowujemy stocznię, więc nie wiem, o co chodzi. Dobra, jest chyba ok. Dobra, z czym my teraz mamy problem tutaj na... Dalej ubrania i kurde te. Dobra. Jak to tu wygląda? Nie to chciałem. To jest chyba najbardziej opłacalna produkcja.
Dobra, tu się to mało opłaca, ale tam. Nie wiem, czy w jednych regionach się coś opłaca bardziej, w innych się opłaca mniej. Nie, 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 my tu chcemy to. Dobra, nasza. Tutaj cały czas te areoplany są nam potrzebne. Dobra, jeszcze 7 tygodni. Ale dosyć szybko powinniśmy to mieć. W sensie rozpocząć produkcję. Powinno być w miarę ok. Można by było zwiększyć produkcję alkoholu. O, ja powstała partia faszystowska, moi drodzy. 1924 rok. Ale pewnych rzeczy nie zrobimy. W sumie zostawmy sobie to tak. Wiejskie mnie interesują. Pola żyta. Tutaj to nawożenie się nie opłaca. Ale przy polach pszenicy już tak. Dobra, tu mamy git. Dobra. Ale tutaj dużo mniej mniej wyprodukujemy, tak? A ja to potrzebuję i to jak najwięcej tego przecież. No bo chodzi taniej, bo mniej ich materiałów zużywamy, nie? Ale... Żurawie masztowe. Pola ryżu. No tego wszystkiego nie zbudujemy, nie? Niestety. Dobra, jest chyba okej. No i bardzo ładnie, bardzo ładnie. Moi drodzy, wybory idą. No, oczywiście socjaldemokraci tutaj rządzą. Tu w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. Socjaldemokracja jest tu bardzo silna w Polsce. To spadło im PKB, ale minimalnie. Nie wiem trochę dlaczego, może te zmiany, które teraz poprowadzałem, niekoniecznie się wszystkim podobały. No, trzeba rozpocząć produkcję tych areoplanów, no. Musimy kończyć odcineczek, moi drodzy. Tak jest, moi drodzy, rozpoczęła się produkcja areoplanów. Mamy tutaj za duże zakłady, więc myślę, że powinno być ok. Dobrze, moi drodzy, myślę sobie, że w następnym odcinku rozpoczniemy jakieś działania przeciwko Austrii, żeby tą wschodnią Galicję sobie przyłączyć ze Lwowem. Takie są przynajmniej moje plany.
No i potem może będziemy ruszać na wschód. No chciałem jeszcze tutaj od Niemców te trzy regiony tutaj sobie dziabnąć, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. W każdym bądź razie, słuchajcie, tutaj na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że się wam podobało. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.